Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest wiceminister kultury Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Chciałam porozmawiać o ustawie medialnej, ale zanim o tej ustawie porozmawiamy, to chciałam panu zacytować fragment wypowiedzi Pawła Kukiza, ponieważ Paweł Kukiz ostatnio stał się negatywnym bohaterem mediów publicznych i mediów sprzyjających idei czwartej RP, nazwijmy to w ten sposób. I Paweł Kukiz mówi tak: co nas nie zabije, to nas wzmocni. Nagonka na Kukiz 15 rozpętała się na dobre i to do granic absurdu. Dlaczego tak się dzieje? To proste. Jesteśmy jedyną opcją domagającą się zmian ustrojowych, jedyną, która dąży do odebrania partiom ich przywilejów, subwencji, dotacji, synekur w spółkach Skarbu Państwa, obsadzania stanowisk rodziną i kolesiami. Jako jedyni nie korzystamy z milionowych kwot na tak zwaną działalność partyjną. I jeszcze, jako jedyni chcemy odpowiedzialności karno-skarbowej za błędne działania i zaniechania urzędników, polityków, którzy dziś są absolutnie bezkarni i ponoszą jedynie tak zwaną odpowiedzialność polityczną, czyli żadną. Na przykład Adam Hoffman, były poseł PiS, który niedawno z hukiem został wywalony z PiS-u, dziś zarabia pieniądze jako podmiot obsługujący Prawo i Sprawiedliwość. Jakby pan skomentował te gorzkie słowa Pawła Kukiza? Pod adresem PiS. Jednak. No cóż, to jest rozpaczliwa próba utrzymania wrażenia, że ruch, który stworzył Paweł Kukiz, jest ruchem antysystemowym. On na tym rzeczywiście, na tych emocjach antysystemowych zbudował swoje poparcie i w wyborach prezydenckich i potem parlamentarnych, no ale niestety cała Polska widziała, jak się dogadywał w sprawie obstrukcji parlamentarnej z obecną opozycją, częściowo totalną jak Platforma Obywatelska, częściowo inną jak Nowoczesna Ryszarda Petru, jak ściskali sobie ręce z powodu... A to jest takie straszne, jak sobie liderzy opozycji ściskają ręce. Ja uważam, że opozycja ma prawo działać wspólnie, próbować realizować jakieś swoje projekty, tylko że akurat Paweł Kukiz mówił, że w takie układy wchodzić nie będzie i takich rzeczy robić nie będzie, a jednak tak się zdarzyło. Ja nie chcę jakoś mocno krytykować Pawła Kukiza, bo mimo wszystko go cenię. Cenię go za to, że jako taki nowicjusz w polityce stworzył ruch, uzyskał istotne poparcie społeczne, ma trzeci klub parlamentarny, chociaż w kryzysie teraz, ale trzeci nadal klub parlamentarny w Sejmie, ale też jasne było od samego początku, że jest to ruch dosyć enigmatyczny. Trudno tam znaleźć jakieś wyraźne spoiwo ideowo-polityczne. Jest mnóstwo różnego rodzaju osobowości, bardzo różnych. Są też wyraziste środowiska wewnątrz, na przykład narodowcy tego ruchu i ludzie z zupełnie innej bajki, więc wszyscy raczej podejrzewali, że prędzej czy później to ulegnie jakiejś destrukcji, jakiemuś rozpadowi i chyba coś takiego w tym momencie widzimy. Tego mu nie życzę, ale tak się dzieje po prostu. Paweł Kukiz mówi tak, my jesteśmy antysystemowi, bo nie bierzemy pieniędzy z budżetu, a Prawo i Sprawiedliwość bierze olbrzymie dotacje już od wielu lat, a dzisiaj obsadza wszystkie stanowiska swoimi ludźmi, właściwie partyjnymi działaczami. To zarówno spółka Skarbu Państwa i także dba właśnie o tych, których nawet wyrzucono, tak jak tutaj przykład Adama Hoffmana, prawda, który Kukiz podaje. Czyli jesteście taką partią bardzo systemową. Znaczy, krytykowaliście Platformę za obsadzanie stanowisk ludźmi, działaczami partyjnymi, a sami robicie to w o wiele większym stopniu. Nawet stadniny się nie ostały. No, zawłaszczanie państwa przez ludzi sobie bliskich to była szczególnie wyraźna umiejętność, najpierw SLD, potem przez długich 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. I dzisiaj to robi PiS. Ale informuję Pawła Kukiza, że partie polityczne to nie są organizacje przestępcze. W normalnych, we wszystkich demokracjach świata rywalizacja polityczna i debata polityczna odbywa się na podstawie rywalizacji partii politycznych. I powinniśmy dmuchać i chuchać na to, żeby partie polityczne istniały, żeby się miały dobrze, bo są normalną strukturą demokratycznego państwa. I w większości państw demokratycznych świata partie polityczne, które się uznaje właśnie za normalne i zdrowe objawy życia społecznego, że one w ogóle powstają, że ludzie chcą działać w tych partiach, że chcą je popierać, chcą je wspierać w kampaniach wyborczych na przykład, że są też w większości krajów świata utrzymywane ze środków publicznych, więc to nie jest żadna anomalia, to jest raczej norma na świecie.
Tak, ale była wielka awantura, jak Igor Ostachowicz miał pójść do PKN Orlen i Prawo i Sprawiedliwość wtedy bardzo głośno krytykowało partię rządzącą, a już jak Wojciech Jasiński idzie, czy Marcin Mastalerek do PKN Orlen, to jest dobra zmiana. Przecież to jest taka sama sytuacja. Sytuacja jest taka, że po wygranych wyborach minister skarbu ma prawo podejmować decyzje co do tego, kto jest menadżerem w spółkach należących jeszcze do państwa. No właśnie, i wtedy i podejmuje też takie decyzje. No i wtedy też minister skarbu podejmował taką decyzję. Proszę dlaczego sobie to wtedy oceniać, było proszę te indywidualne decyzje oceniać, każdy ma do tego prawo, natomiast właściwi ludzie na właściwym miejscu się znajdują i mają swoje kompetencje, swoje doświadczenie również w świecie biznesu. Doświadczenie w świecie polityki też nie jest złe, jeśli się je ma. Jasiński w zarządzaniu dużymi koncernami nie ma doświadczenia. Był ministrem Skarbu Państwa. No wiem, ale to jest coś troszkę innego niż zarządzanie koncernem. Moim zdaniem też poważne doświadczenie. Giełdową. Panie ministrze, chciałam porozmawiać o ustawie medialnej. Rada Mediów Narodowych będzie liczyła 6 osób. 2 osoby wybierze Sejm, 2 Senat. 2 członków tej rady wybierze prezydent, przy czym największa partia opozycyjna będzie miała prawo do zgłoszenia swojego człowieka, ale nadal to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało zdecydowaną większość w takiej radzie, czyli to będzie 5 osób do jednego, nazwijmy to. Czyli tak naprawdę nadal media publiczne będą pod ścisłą kontrolą polityków, czyli Prawa i Sprawiedliwości. To jest rozwiązanie systemowe. Pani sama powiedziała i przypomniała, że 2 ma wybierać Sejm, 2 Senat i 2 pan prezydent. I tak ma być również w przyszłości. I skład Sejmu, Senatu i również prezydent w przyszłości przecież może się zmienić. To jest rozwiązanie systemowe. I proszę się nie obrażać na to, że Polacy zdecydowali, że w Sejmie dominację ma Prawo i Sprawiedliwość, w Senacie dominację ma Prawo i Sprawiedliwość, a prezydentem został Andrzej Duda. Tak jak wszystkie inne ugrupowania w poprzednich latach, na przykład wybierając skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wybierany również przez Sejm, Senat i prezydenta, korzystały z tego, że wybierali ludzi rekomendowanych przez siebie. Jakaś większość parlamentarna wybiera ludzi rekomendowanych przez siebie. Tak i my mamy do tego prawo. Proszę nam tego prawa nie odmawiać, bo taki jest werdykt wyborców. Natomiast ja wiem, to jest rozwiązanie systemowe. Natomiast proszę zwrócić uwagę na ten jeden czynnik, że wskazaliśmy właśnie, że nie może być tak, jak było 6 lat temu, kiedy troszkę korzystając, to trzeba jasno też powiedzieć, z efektów katastrofy smoleńskiej, skrócono kadencję poprzedniej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i poprzez nieprzyjęcie sprawozdania przez świeżo powołanego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Znaczy wybranego. Wybranego. W wyborach. Bronisława Komorowskiego. Nie dopuszczono żadnego przedstawiciela rekomendowanego przez najważniejszą partię opozycyjną Prawo i Sprawiedliwość do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. My teraz mówimy, że to nie jest dobre rozwiązanie, że przedstawiciel najsilniejszego ugrupowania opozycyjnego powinien mieć zagwarantowane miejsce w Radzie Mediów Narodowych, która będzie decydowała o kształcie mediów narodowych. I to wyciągając wnioski z tamtego niezrozumiałego błędu koalicji PO-PSL, taką gwarancję dajemy. Rozumiem, tylko że ja nie bardzo chcę bronić tych rozwiązań, które były wcześniej. Bardziej chodzi mi o to, że można było stworzyć mechanizm, który w większym stopniu uniezależniałby media publiczne od polityków. Proszę zaproponować taki mechanizm. Na przykład taki mechanizm, który był stosowany w przypadku Instytutu Pamięci Narodowej, albo który był proponowany przy zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ale niestety przepadł, który jest proponowany przy wyborze, bo już jest nieaktualne, bo PiS zmienił tę ustawę, przy wyborze prokuratora generalnego. Otóż ten mechanizm polega na tym, że pewne środowiska twórcze, eksperckie, w przypadku prokuratury to były środowiska prawnicze, w przypadku IPN-u to były środowiska historyków i to te środowiska proponowały kandydatów, spośród których politycy wybierali ludzi. A tutaj tego mechanizmu nie ma. Po prostu jeżeli, tak jak czytam dzisiaj bodajże w Rzeczpospolitej, po prostu PiS zgłosi Krzysztofa Czabańskiego, czyli swojego polityka, swojego ministra. Ja rozumiem. Pani postuluje, to jest postulat, który słyszę od wielu lat i czasem jest nawet realizowany przez niektóre środowiska polityczne, oddania kolejnych ważnych instytucji
należących do nas wszystkich, konkretnej korporacji zawodowej. Nie, właśnie chodzi mi o równowagę między tą korporacją i ekspertami, a politykami. To znaczy, że i jedna, i druga strona ma wpływ na powoływanie władz tych instytucji. Przewidujemy w tej ustawie zbudowanie silniejszych niż dotąd rad programowych mediów narodowych, których opinie będą istotnie wpływały na ocenę działalności prezesów tych mediów narodowych, i w tych radach programowych nie będzie, tak jak dotąd właśnie było, dominacji polityków przysyłanych wprost przez partie polityczne z parlamentu, tylko będą wyłącznie przedstawiciele środowisk twórczych, dziennikarskich, eksperckich. A to w radzie programowej, a nie w radzie dlatego, mediów pani redaktorze, narodowych, my mówimy, która będzie ostatecznie podejmować decyzje. Dlatego, że my mówimy o władztwie nad bardzo poważnymi instytucjami publicznymi należącymi do nas wszystkich, i nie można tego władztwa oddawać środowiskom, które nie pochodzą z demokratycznych wyborów. Ja wiem, dlatego politycy by podejmowali ostateczną decyzję, a nie te korporacje. Natomiast chodzi o to, żeby je w większym stopniu włączyć w wyłanianie tych kandydatów. Nie jest powiedziane, pani redaktor, nie jest powiedziane, że poszczególne kluby parlamentarne, które zechcą zgłosić kandydatów do Rady Mediów Narodowych, nie będą się konsultować ze środowiskami twórczymi, dziennikarskimi, eksperckimi. A pan już wie, jakich kandydatów Prawo i Sprawiedliwość zgłosi w Sejmie i w Senacie? To jest jeszcze przed nami. Ale będzie to Krzysztof Czabański, tak jak piszą media? Procedowanie nad ustawą będzie trwało, bo taki mamy czas, do końca czerwca, i mam nadzieję, znaczy jestem pewien, że zdążymy, bo do końca czerwca obowiązują tylko te reguły uchwalone w ustawie grudniowej, i potem będzie czas na wybór członków Rady Mediów Narodowych, i będziemy się w klubie, tak jak i w innych klubach parlamentarnych, będziemy się zastanawiać nad zarekomendowaniem jakichś osób do Rady Mediów Narodowych. Ale to będzie Krzysztof Czabański? To będą osoby, które w ramach burzy mózgów i refleksji zbiorowej w klubie parlamentarnym uznamy, że najbardziej nadają się do pracy w Radzie Mediów Narodowych. Ale czytam, że bitwa na prawicę o media, Andrzej Gajcy dzisiaj w Rzeczpospolitej pisze, nowe kierownictwo TVP jest niechętnie patrzy na nową ustawę medialną. I było też wiadomo, że Jacek Kurski szykował swoje jakieś konkurencyjne propozycje. Ja słyszałem zabawnie sformułowane mocne zaprzeczenia prezesa telewizji publicznej Jacka Kurskiego w tej sprawie, i biorę to za dobrą monetę. Wydaje mi się, że on tam użył tych sformułowań, które o brudnym palcu, o rzeczach wystanych z brudnego palca. Nieważne, w każdym bądź razie bardzo mocno zaprzecza. No ale faktem jest, że on w wyniku tej ustawy straci posadę i będzie musiał się o nią starać na nowo. Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby była jakaś rywalizacja w tej sprawie. Praca nad docelową ustawą o mediach narodowych trwała dłuższy czas. Jacek Kurski powinien zostać nadal prezesem TVP, pana zdaniem? Ja oceniam efekty prezesury Jacka Kurskiego dobrze. Uważam, że jest większa skłonność do realizowania programów o charakterze misyjnym, ambitnych programów o charakterze misyjnym, również większa skłonność do inwestowania pieniędzy, którymi telewizja publiczna dysponuje, w kulturę, w programy o charakterze kulturowym. To widać i w antenie TVP Kultura, i w coraz silniejszym nasycaniu jedynki i dwójki tymi treściami. Ale i wróciła niestety większa mówił pan powaga nieprawdę u Moniki Olenik, i wróciła pani większa powaga w programach informacyjnych. Nie ma tabloidyzacji programów informacyjnych. Była równowaga opinii jednak także za poprzedniej ekipy. Mówił pan nieprawdę. Mówił pan, że na przykład Rafał Ziemkiewicz nie był zapraszany. Był zapraszany notorycznie do programu Świat się kręci. Był nawet współprowadzącym. Był zapraszany do programu Bez retuszu. Trochę chyba pan nie oglądał telewizji. To był przykład wcześniej, tak na szybko podany, ale mogę oczywiście sypać prawdziwe kolejnymi nazwiskami wyrazistych publicystów konserwatywno-prawicowych, którzy przez 8 lat dostępu do... Na pewno można znaleźć jakieś nazwy, ja wiem. Do mediów ale publicznych. Ale panie ministrze, ostatnie słowo. Bardzo krytycznie też jest oceniana ta propozycja 15 zł opłaty audiowizualnej. Niektórzy będą płacić być może podwójnie, a pan mówił, że jednak najubożsi będą zwolnieni z tego. To co by to oznaczało? Jakie to zmiany w tym projekcie? Po pierwsze, jest to opłata 2 razy mniejsza od obecnego abonamentu, prawie 2 razy mniejsza od obecnego abonamentu, a abonament jest obowiązkiem. Ja wiem, że go większość nie płaci, ale jest obowiązkiem, jest to cały czas wisi nad każdym, kto posiada odbiornik radiowy czy telewizyjny, ale większość ma i większość nie płaci. Więc to jest opłata 2 razy mniejsza. Po drugie, rzeczywiście dołączona do rachunków za prąd w niektórych przypadkach ludzi zamożniejszych, a ludźmi zamożniejszymi są na przykład ci, którzy posiadają 2 czy 3 mieszkania czy domy, będą płacić troszkę więcej. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.